Gość poranka. Agnieszka Milewska, dzień dobry. Rozpoczynamy program Gość poranka w studio. Pierwsi nasi dzisiejsi goście to Dorota Jezierska, przewodnicząca Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dzień dobry, witam dzień dobry panią. Dzień państwu, witam panią redaktor. Ale w studio jest także wiceprezydent Ciechanowa, pan Krzysztof Kacprzak. Dzień dobry, witam panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa. Proszę państwa, cały poprzedni tydzień spotkaliśmy się z członkami Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To w związku z Tygodniem Aktywności Obywatelskiej. Rada była pomysłodawcą takiego tygodnia. Dzisiaj pora na podsumowanie, na takie wstępne wyciągnięcie wniosków. Goście tutaj bardzo często wspominali o tym, że warto, żeby był wspólny kalendarz imprez. Czy to się uda zrobić? Mam nadzieję, że rzeczywiście to się uda zrobić. Takie próby podjęliśmy już na wiosnę we współpracy ze starostwem powiatowym. Z tym, że myśleliśmy raczej o wspólnym kalendarzu imprez miejskich i powiatowych. Organizowane przez instytucje powiatowe. Natomiast w trakcie Tygodnia Aktywności Obywatelskiej wynikło, że jest potrzeba stworzenia nie tylko takiego kalendarza, ale również kalendarza w ogóle ogólnomiejskiego, gdzie będą zaznaczane wszystkie imprezy organizowane nie tylko te samorządowe, ale również przez różne prywatne podmioty, bo wszystko robimy dla dobra mieszkańców. Czyli takie rozwiązanie być może już wkrótce zostanie wprowadzone. Czy wiadomo kiedy? Miejmy nadzieję. Oczywiście stworzenie takiego interaktywnego kalendarza, to też trzeba pamiętać o tym, że takie kalendarze znajdują się na serwerach czy to starostwa powiatowego, czy urzędu miasta i one muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia. To też nie może być zupełnie osoba taka przypadkowa, która będzie miała... Tak. Mhm. Dlatego tutaj musimy to rozwiązanie dopracować w oparciu o strefę bezpieczeństwa. Panie prezydencie, pan chodził, z tego co mi przekazano, na wszystkie spotkania, jakie organizowała Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jakie są pana spostrzeżenia po tym tygodniu aktywności obywatelskiej? To prawda, byłem na wszystkich 5 spotkaniach. Muszę powiedzieć, że jestem zbudowany tym, że mamy dosyć duże zaangażowanie w różnych sferach, czy to w sferze kultury, czy to w sferze sportu, czy chociażby i w sferze biznesu. Wiele tych rozwiązań, które zostało wypracowanych podczas tych spotkań, one pokrywają się po części z tym, z czym samorząd miejski zajmował się od początku roku i z tą wizją, którą mamy też i na przyszłość. I to jest budujące. Wiele rozwiązań też było nowatorskich i myślę, że o nich powie pani Dorota, bo też warto wypracowywać i spotykać się, to jest bardzo dobra płaszczyzna do tego, by wypracowywać dobre plany na przyszłość. Pani Doroto, to jakie te nowatorskie były rzeczy, które wynikły na tych spotkaniach? Cóż to takiego było? Ja powiem może... Tutaj okazja jest do podziękowania panu prezydentowi za zaangażowanie. Dla nas to bardzo ważne, nie tylko dla Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale też dla środowiska pozarządowego. To jest też taka okazja, żeby poznać się lepiej w takim sensie właśnie wizji samorządu i organizacji. Bardzo jest to właśnie... Do tej pory to było tak, że pan prezydent wiedział, że Rada jest. Wy wiedzieliście, że jest pan prezydent. Mniej więcej wiedzieliście, kto gdzie i czym się zajmuje, ale nie było okazji, żeby aż tak ściśle współpracować. Sama współpraca Rady z panem prezydentem jest to współpraca taka doradcza, konsultacyjna i opiniująca, więc my cały czas na bieżąco z panem prezydentem w tej dziedzinie żeśmy współpracowali. Natomiast w takiej szerszej dziedzinie aktywności społecznej właśnie jakiegoś wspólnego docierania do mieszkańców z różnymi inicjatywami, ale też z pytaniami, co moglibyśmy zrobić, to była pierwsza nasza wspólna inicjatywa. Tydzień Aktywności Obywatelskiej odbywał się pod patronatem prezydenta miasta Ciechanowa, także to też było istotne, ponieważ podniosło rangę tego wydarzenia. Co wynikło? Wynikło, że impreza powinna być cykliczna, czyli powinniśmy wiedzieć, w świadomości mieszkańców powinno się to już jakby zanotować, że będą takie tygodnie aktywności obywatelskiej, gdzie można będzie przyjść i porozmawiać na temat różnych obszarów życia społecznego.
I że to podzielenie na branże to też było wnoszące, ponieważ pozwoliło nam dotrzeć do szczegółów, które na takich ogólnych spotkaniach umykają, ponieważ nie da się rozmawiać o wszystkim w ciągu 2 godzin. Natomiast, jeśli będzie kolejny tydzień, to też będzie dzielony na branże. Myślę, że tak. Tak, tutaj się zgadzamy. Tym bardziej, że nie wszystkie branże są reprezentowane w Ciechanowskiej Radzie Pożytku Publicznego. Właśnie brakuje sport. Tak. Przedstawiciela sportu, ale też tutaj właśnie na pierwszym spotkaniu taki ukłon był w stronę środowisk sportowych, żeby tydzień rozpocząć spotkaniem ze sportowcami, z działaczami z dziedziny sportu, z osobami, którym to leży bardzo na sercu. No, okazało się, że są osoby, które chcą współpracować zarówno z samorządem, jak i z radą, czy z samorządem poprzez radę. Także to było takie ciekawe doświadczenie i też na przyszłość dobrze rokujące do tej współpracy. No i cóż, biznes. Chyba to, że biznes włącza się i też chce ten trzeci filar, że chce włączyć się w aktywność społeczną, czyli nie tylko ta społeczna odpowiedzialność biznesu. Ale to było dla Państwa duże zaskoczenie, że biznes się jednak włącza w to, bo ja jak tutaj miałam rozmowę z przedstawicielami rady, to myślałam, że oni pouciekają, bo będą myśleli, że chodzi o pieniądze po prostu, a nie każda firma może sobie pozwolić na to, żeby mieć taki gest, żeby jakąś tam kwotę, prawda, przeznaczyć. I w momencie, kiedy było wytłumaczone, tak, kiedy zostało to odczarowane, to okazało się, że wcale nie o pieniądze chodzi. Chodzi właśnie tak, współpraca przedsiębiorców z radą i z organizacjami może być dla jednych i dla drugich bardzo wnosząca, rozwijająca, ale też ułatwiająca życie. Tutaj bardzo duża jest rola promocyjna i informacyjna. Przedsiębiorcy mają bardzo wiele, znaczy zmieniają na przykład, przykładem się posłuszmy, zmieniają bazę, park swoich komputerów na przykład. Dla organizacji komputer, który w firmie już nie jest nowy, dla organizacji może być czymś niesamowicie podnoszącym sprawność i wystarczającym do tego, co organizacji jest potrzebne. Czyli komuś zbywa, dla kogoś jest to bardzo dobry dar, wystarczy ich połączyć. Druga sprawa, też ten kalendarz, ale tu w wersji katalogu, tak żeśmy to sobie nazwali z przedsiębiorcami, katalog potrzeb i ofert organizacji skierowany do przedsiębiorców, żeby mogli sobie wybrać, żeby nie musieli swojego cennego czasu marnować na wymyślanie, jak tu pomóc. Także to też... Świetna sprawa, tak. Też się spotkało właśnie z zainteresowaniem przedsiębiorców. No i to, żeby ich odciążyć, żeby oni mieli takie poczucie, budowanie kapitału społecznego, że znają organizację, że wiedzą, komu pomagają, że wiedzą, że to będzie niezmarnowane, tylko właśnie taka obopólna satysfakcja. Czyli jeżeli dadzą komputer, to ten komputer będzie faktycznie służył temu, czego oni oczekują, tak, organizacji pozarządowej, a nie trafi do kogoś do domu albo być może do szafy i tam zostanie zamknięty. Tak? Na przykład, a jeśli trafi do kogoś do domu, to to będzie osoba rekomendowana przez organizację, sprawdzona i na pewno to nie będzie naciągać, bo to bardzo wybrzmiewało właśnie u przedsiębiorców, że mają takie poczucie, że ich dobroć jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób czasami, ponieważ właśnie nie ma tej rekomendacji. Mhm. Także tu to dla nich było otwierające. A organizacji pozarządowych dużo było zainteresowanych spotkaniami, które Państwo organizowali? Było co najmniej kilka organizacji. Myślę, że to jest początek, bo to jest pierwsze tego typu spotkanie. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie jeszcze większe zaangażowanie, bo nigdy nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Warto myślę, że jeszcze podkreślić przy okazji biznesu to przekazywanie 1% dla tych organizacji, które działają tutaj właśnie w Ciechanowie. Myślę, że to też warte, że te organizacje działają dla dobra wspólnego, Ciechanowa, i warto ten 1% swojego podatku przeznaczyć na organizacje tutaj w Ciechanowie. Czyli dla swoich. Dla swoich. Mhm. Panie prezydencie, a jak się panu współpracowało przy okazji tygodnia z Ciechanowską Radą Działalności Pożytku Publicznego? No dla mnie muszę powiedzieć, że to nowe doświadczenie. Bardzo sympatycznie zostałem przyjęty ze zrozumieniem, zresztą też, i dla mnie to było nowe doświadczenie, jako raz, że urzędnika,
a również dotychczasowego nauczyciela, bo tej aktywności do tej pory uczyłem teoretycznie, a teraz miałem możliwość zetknięcia się z nią w praktyce. Mhm. Nie będę pytała pani Doroty, jak się pracowało, bo oni już tutaj pana przy każdej możliwej okazji chwalili bardzo. Dziękuję państwu bardzo za wizytę w studio. Dorota Jezierska, przewodnicząca Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, była dzisiaj gościem poranka. Dziękuję pani. Dziękuję państwu. I wiceprezydent Ciechanowa, pan Krzysztof Kacprzak, także przyszedł dzisiaj do studia. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Gość poranka.